Rozmowa dnia. Jest z nami kolejny gość, Michał Krupiński, prezes PZU. Witam pana serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pojutrze, czyli w najbliższą środę, ma zostać ogłoszona nowa strategia PZU. Czy już możemy dowiedzieć się, na czym będzie ona polegała? Strategia będzie zasadzać się na trzech filarach. Przede wszystkim chcę, aby PZU pozostało firmą, której ufają miliony Polaków. Firmą, która jest wspierana przez polskie państwo, która płaci, wypłaca odszkodowania w sposób najlepszy na rynku. Chcemy natomiast, aby procesy w PZU działały szybciej, aby wypłaty następowały w sposób bardziej sprawny. Jeśli chodzi o trzy najważniejsze filary, to przede wszystkim oszczędności po stronie PZU, po to, aby klient widział, że PZU także oszczędza i przez to jest w stanie oferować dużo lepsze, tańsze produkty. Po drugie, wzrost. Chcemy docierać do klientów z bardziej konkurencyjnymi, innowacyjnymi produktami. PZU odgrywało przez wiele lat i chcę, żeby dalej odgrywało bardzo ważną rolę w lokalnych społecznościach. W gminach powołaliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do ubezpieczania spółek skarbu. Chciałbym, aby ten TUW także mógł w przyszłości ubezpieczać gminy, szpitale i mieć ważną rolę, jeśli chodzi o lokalne społeczności. Po trzecie, innowacyjność. Chcemy być najbardziej innowacyjną firmą ubezpieczeniową w Europie. Sektor finansowy, także sektor ubezpieczeniowy bardzo mocno zmienia się. I bazując na przykład na analizie danych, będziemy w stanie w dużo lepszy sposób proponować lepsze produkty, szybciej wypłacać odszkodowania. Czyli zmiany nie ma radykalnej, zmiany nie ma zmian w sensie rewolucji w zakresie naszej oferty produktowej. Chcemy, aby PZU pozostało firmą, której Polacy ufają, która proponuje produkty, tanie, dobre produkty, innowacyjne produkty ubezpieczeniowe. A kiedy pan mówi o oszczędnościach PZU, to oznacza redukcję etatów, zmniejszenie zatrudnienia, czy jakiego rodzaju oszczędności? Chcemy przede wszystkim skupić się na koszcie usług obcych, jak audyt, który przeprowadziłem po poprzednikach, pokazał, iż PZU wydawało być może za dużo na przykład na informatyzację, na różnego rodzaju projekty, z których później nic nie pozostało. Więc musimy oszczędności zacząć od siebie i uważam, że jest bardzo duży potencjał do tego, aby firma mniej wydawała na rzeczy niepotrzebne, przez co będzie w stanie tańsze produkty klientom proponować. A po co PZU banki? Bo najciekawsze doniesienia, które do tej pory w prasie były w ramach tych spekulacji, co jeszcze będzie w strategii PZU, co będzie się w pana firmie działo w najbliższym czasie, to było to zaangażowanie zapowiedziane, już zresztą dziejące się w repolonizację sektora bankowego w Polsce. PZU już teraz kontroluje Alior Bank. Uważam, że Alior jest jednym z najlepszych, najbardziej innowacyjnych banków w Polsce, dającym dobre produkty dla rodzin, dla małych i średnich przedsiębiorstw. Aktualnie prowadzimy także rozmowy w sprawie nabycia kilku innych podmiotów bankowych. Z punktu widzenia klienta będziemy w stanie przyjść do klienta z ofertą, której będą zarówno produkty ubezpieczeniowe, jak i też produkty bankowe i co bardzo ważne, produkty oszczędnościowe. W ramach planu budowania oszczędności, który zaproponował, budowania oszczędności Polaków, który zaproponował pan premier Morawiecki, widzimy także dużą rolę dla naszej firmy, dla PZU. Z punktu widzenia gospodarczego uważam, że im więcej banków z centrum decyzyjnym w Warszawie, tym lepiej dla gospodarki. Kiedy decyzje w danym banku, zwłaszcza decyzje kredytowe dotyczące polskich przedsiębiorstw podejmowane są w Warszawie, uważam, że są one bardziej optymalne. Kryzys ten sprzed 10 lat, globalny kryzys, pokazał, iż w sytuacji, w której w Europie mamy problemy, a w Polsce wzrost gospodarczy, w dalszym ciągu banki z centrum decyzyjnym w Warszawie w sposób szybszy reagują, zwiększają swoją akcję pożyczkową i zwiększając ilość zaangażowania kapitału polskiego w bankowość, uważam, że robimy także dobrą rzecz dla stabilności systemu i dla oferty dla klientów. A to powiedzmy wprost, te banki, które Alior ma przejmować, to mają być PKO S.A. i Raiffeisen? Jeszcze jakieś może? Nie będę komentował jakby konkretnych transakcji, nad którymi pracujemy, natomiast
natomiast tak są informacje publiczne o tym, iż Austriacy, właściciele banku Raiffeisen, także będą chcieli wychodzić z Polski. Podobne informacje publiczne dotyczą banku włoskiego. Natomiast za wcześnie jeszcze, aby mówić o konkretnych celach i nabyciu tych banków. To teraz o pieniądzach w trochę mniejszej liczbie i w trochę innej formie. W formie bardzo ładnego samochodu Ferrari California. To jest samochód, którym jeździł Sebastian Klimek, jeden z członków zarządu PZU. Funkcjonariusze CBA pojawili się w PZU kilka dni temu, żeby zabezpieczyć dokumenty dotyczące tej sprawy. Jak to się stało, że członek zarządu PZU jeździ samochodem udostępnionym przez firmę odszkodowawczą Euko, czyli konkurenta PZU, krótko mówiąc, na rynku ubezpieczeniowym? Tak, ta sprawa mnie także zdziwiła, dlatego ze swojej strony, ja nie znałem wcześniej pana Klimka, ze swojej strony dołożyłem wszelkich starań, żeby sprawę wyjaśnić. No nie, jest to przykre, jeżeli funkcjonariusze CBA się pojawiają w firmie i pytają o tego typu kwestie. Natomiast ja mam duże zaufanie do CBA, do prokuratury. Uważam, że ta sprawa będzie gruntownie wyjaśniona. Zależy nam, i myślę, tego też oczekują oczywiście klienci, aby osoby, które pracują w PZU, dawały rękojmie wszelkiej uczciwości. I uważam, że tego typu potencjalne konflikty interesów, mam nadzieję, że pan Klimek też będzie mógł złożyć odpowiednie wyjaśnienia, że tego typu potencjalne konflikty interesów zostaną gruntownie wyjaśnione. Ja ze swojej strony zdecydowałem się o odebraniu kompetencji panu Klimkowi do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast jeśli chodzi o jego dalsze pozostawanie w spółce, to teraz wszystko jest w decyzjach Rady Nadzorczej Ministra Skarbu. Rada Nadzorcza także w tym tygodniu będzie się spotykać i myślę, że poprosi pana Klimka o stosowne wyjaśnienia. Mówił Michał Krupiński, prezes PZU, gość Sygnałów Dnia. Dziękuję serdecznie. Radiowa Jedynka. Muzyka i aktualności.